Lejp Kwitko, 1890-1893 do 1952. Urodził się na Podolu w rodzinie ortodoksyjnej, uczeń kamasznika, pracował również jako farbiarz, tragarz i subjekt sklepowy. Pisać zaczął bardzo wcześnie. Od roku 1936 poeta mieszkał w Moskwie. W roku 1937 ukazały się w Kijowie Gesamte Lieder, pierwsze zebrane, a tuż przed hitlerowską agresją poemat Inge Jurm, Młode lata. W roku 1939 Kwitko został odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru. W pierwszych dniach 1949 roku aresztowano go, zginął w roku 1952. Dwa lata później został zrehabilitowany. Jak chory ptak. Thank you.
Cyk Pfeffer 1890-1952. Urodził się w Szpole na Podolu. W 1919 roku wstąpił do partii komunistycznej. Podczas II wojny światowej służył w Armii Czerwonej w stopniu pułkownika. Uczestniczył w pracach Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego i z jego ramienia prowadził akcje w Stanach Zjednoczonych. Ostatni tom wierszy Pfeffera, Ojsnaj, od nowa, ukazał się w Moskwie na krótko przed jego aresztowaniem w 1948 roku. Zginął jak Markisz, Kwitko, Holsztyn w 1952 roku. Fingunyszt, dugunyszt, cigunyszt. Z niczego przez nic, do niczego. Izabel ist der Welt. To kto jest tym kimś? Un wuska ist metunyszt. I co oznacza, że nie wolno? Un wchajtikier er. Na dzisiejszej ziemi. Mit umry i sztendig fałd bogu. Przepełniony niepokojem. Mein geht wieder kier. Jak każdy mój ruch. I z wózka jest fałbowy. Co oznacza zakazane. Oj, w hajdkę. Na dzisiejszej ziemi. In wózka jest nysztkiem. Co oznacza nie? In wózka jest fałbowy. A co oznacza zabronione? Mych bejsn. My wzywamy. Mych glijen. My błyszczymy. Mych zenem. Oj, w hajdkę. My jesteśmy na dzisiejszej ziemi. Perec Markisz, dziewczyna z warkoczami. Przekład Witold Dąbrowski. Ona szła krokiem wicim, szła wyniosła, szła z głową uniesioną hardo i opadała włosów, rozszalała kipiel wodospadem pienistym po jej stromym karku. Zdawało się, że wznosi głowę coraz wyżej. Gaworzyła w szelestach lekka suknia modra. Zdawało się, że podmuch najlżejszy kołysze warkocze spływające aż po same biodra. Zatrzymały się u jej kolan odsłoniętych, u jej nóg marmurowych, u jej nóg matowych i zatańczyły wirem jej kroków wciągnięte. Tak w wartkim nurcie rzeki tańczyliście wierzbowy. Przytaiły się ciche na jej krągłym udzie, opadały szerokim, ociężałym splotem, a gdy wiatr jej na piersi jeden z nich przerzucił, dumnie go odrzucała na plecy z powrotem. Mieniących się warkoczy słońce dopadało i czesało je złotym grzebieniem z błękitu. Ona szła, zwiedna, lekko ziemi dotykała, niczym młoda kozica w pośród śnieżnych szczytów. Aż słońce zaszło. Zachód ogniem się rozżarzył. Ona wzeszła jak gwiazda i znikła. Nie widziałem jej sukni, nie widziałem twarzy. O wszystkim prócz tych dwojga pięknych zapomniałem. Do 1953 roku zginęło 238 238 żydowskich pisarzy, 106 artystów, 19 kompozytorów i muzyków, 87 malarzy i rzeźbiarzy. Tych prawie 500 twórców mieszkało w różnych miastach Rosji, Ukrainy, Białorusi czy innych republikach.
nawet w latach 1932-39, gdy trwały represje, w Związku Radzieckim ukazało się jeszcze 850 książek żydowskich o łącznym nakładzie kilkuset tysięcy egzemplarzy. Wiele z nich to liczące się dzieła. Istniało też 10 żydowskich teatrów. A do 1940 roku w szkołach z językiem jidysz uczyło się ponad 100 tysięcy dzieci. To wszystko zostało zniszczone. Żydzi, którzy znaleźli się po wojnie w Moskwie, w Mińsku, w Kijowie czy w Charkowie, bardzo chcieli powrotu swojej kultury, odbudowania swoich organizacji. Nie dopuszczały do tego stalinowskie władze, ale nic się nie zmieniło także po 20. zjeździe. Proces likwidacji żydowskiej kultury zapoczątkowany przez Stalina nie został przerwany. To spowodowało, że Żydzi odcięci od narodowych źródeł przyswajali sobie rosyjską kulturę. Nic nie mogło powstrzymać mordu na żydowskich intelektualistach i działaczach politycznych. Nawet wówczas, gdy byli krajowi potrzebni. Po napaści Niemiec na Związek Radziecki istniała przecież możliwość zmobilizowania wielkiego ruchu Żydów na całym świecie w obronie Związku Radzieckiego. Zaproponowali to znani na Zachodzie działacze Międzynarodowego Ruchu Socjalistycznego, członkowie Centralnego Komitetu Bundu, Wiktor Alter i Henryk Erlich, którzy uciekli do Związku Radzieckiego przed Hitlerem. Obaj zostali jednak w 1941 roku uwięzieni przez NKWD. Altera rozstrzelano, a Erlich popełnił samobójstwo w więzieniu. Stalin, tak jak Hitler, postanowił ostatecznie rozwiązać kwestię żydowską. Hitler chciał ujarzmić poszczególne narody, a Żydów zamienić w popiół. Stalin postanowił zniszczyć żydowskie elity, a pozostałych wykorzenić, oderwać od ich tradycji i przeszłości. Do tej pracy zaprzęgnięto setki profesorów i pseudouczonych. Należało wyłączyć Żydów z historii ludzkości, zakwestionować ich osiągnięcia w nauce, podważyć znaczenie judaizmu dla religii chrześcijańskiej i islamu, pomniejszyć udział Żydów w międzynarodowym i w rosyjskim ruchu rewolucyjnym. Żydowskie pogromy w Rosji trzeba było przedstawić jako spontaniczny ruch ludowy przeciw bogaczom, a tragedie Żydów w krajach uporządkowanych przez Niemców przemilczeć. Nawet informacja o powstaniu w getcie warszawskim nie znalazła się w żadnej radzieckiej książce ani encyklopedii. Pomniejszano udział w walce z rasizmem, a żydowskich uczonych, którzy przyczynili się do rozwoju wynalazków w radzieckim przemyśle zbrojeniowym, skazano na zapomnienie. Ilja Ehrenburg mówił, że istniał plan wysiedlenia większości Żydów z Moskwy i innych większych miast ZSSR. By oderwani od centrów kultury żydowskiej zatracili narodową tożsamość. Stalin wiedział, że można palić Talmud, tak jak było to robione we Francji, w Niemczech czy w Rosji, ale nie można spalić w ten sposób ducha narodu. Należy więc zniszczyć tych, którzy ten Talmud piszą. W Związku Radzieckim, gdzie zwalczano każdą religię, religia żydowska, która integrowała przecież Żydów, była szczególnie prześladowana. W kraju, gdzie zniszczony został język hebrajski, gdzie w szkołach nie było w ogóle mowy o żydowskiej historii, pisarze, poeci, twórcy w ogóle byli jedynymi, którzy łączyli się i cementowali naród. Dlatego trzeba było usunąć każdego, który tworzy, by w ten sposób zniszczyć żydowską tożsamość.
I tak też czyniono. Pisarze, którzy zostali rozstrzelani, byli nie tylko pisarzami, ale i działaczami społecznymi. Dawid Bergerson pomagał przed rewolucją październikową zorganizować w Kijowie Kulturligę, organizację i wydawnictwo w języku jidysz. Redagował też czasopisma w Berlinie. Perec Markisz był w 1919 roku jednym z organizatorów Jung Jidysz, grupy literackiej w Łodzi, a także redaktorem Halastry i warszawskiego tygodnika Literarische Blätter. Moishe Kulbach był nie tylko wspaniałym poetą i dramaturgiem, ale także jednym z najlepszych nauczycieli w Wilnie. Max Erik zajmował się badaniami żydowskiej literatury i współpracował z Maxem Weichartem w Żydowskim Instytucie Naukowym w Wilnie. Dawid Holstein już w 1912 roku debiutował jako jeden z pierwszych modernistycznych poetów żydowskich. Salomon Michoels był wielkim, wielkim aktorem i znawcą teatru. Tak też była z wieloma innymi. Ich talent i głęboka wiedza gubiły się i ich w oczach Stalina. Po napaści Niemców na Związek Radziecki dla żydowskich pisarzy i poetów nastał okres względnej swobody, która była przez nich intensywnie wykorzystana. W literackiej formie nawoływali do walki, do oporu, do obrony ojczyzny. W 1940 roku, w 1942 roku ponownie zrodziła się myśl o powołaniu Komitetu Łączącego Żydów w walce przeciwko Niemcom. Z taką propozycją występowali już wcześniej Ehrlich i Alten, ale po ich zamordowaniu wydawało się, że pomysł upadnie. Trudna sytuacja na froncie spowodowała jednak, że władze radzieckie zdały sobie sprawę z potrzeby skierowania propagandy bezpośrednio do Żydów na całym świecie. Postanowiono powołać Żydowski Komitet Antyfaszystowski. Należeli do niego Salomon Michoels, Icyk Pfeffer, Perec Markisz, Dawid Bergerson, Ilja Ehrenburg, Siergiej Eisenstein, Sza Epstein, Salomon Łozowski i wielu, wielu innych.